Czy podoba Ci się skin Deadpoola? Daj znać w komentarzu! Cześć, to Ernest! Jak co piątek dzisiaj światło dzienne ujrzą dwa kolejne wyzwania Deadpoola. Do odblokowania w tym tygodniu będzie malowanie. Wyzwania są bardzo proste. Pierwszy z nich wysyła nas w poszukiwania czarnego markera Deadpoola. Tak samo jak każda inna znajdźka Deadpoola, marker będzie ukryty gdzieś w zakładce karnetu bojowego. W pokoju Deadpoola na ścianie jest kalendarz, na którym Deadpool przekreśla dni czarnym markerem. To nam podpowiada, że jego marker będzie gdzieś w jego pokoju. Inną możliwością jest tablica, na której opiera się Sky. Marker będzie oznaczony ikoną Deadpoola, więc znalezienie go to nic trudnego. Po znalezieniu markera odblokuje się drugie wyzwanie. Znalezionym markerem trzeba zamalować trzy plakaty rekrutacyjne Ducha lub Mroku. Mała uwaga! Nie ma znaczenia, na których plakatach to zrobicie. Same plakaty są na wyspie, w różnych miejscach. W tle teraz widzicie kilka przykładowych lokacji. W Słonych Strzechach na przykład są dwa. Jak już mówiłem, nie ma znaczenia, jakie plakaty zamalujecie. W Zielonych Żywopłotach też są dwa plakaty, ale przeciwnej drużyny, Mroku. Nieważne, gdzie wylądujecie, wszędzie jest jakiś plakat. Trzeba się tylko rozejrzeć. Na naparzance możecie wylądować na sklepowej sedybie. Tutaj zamalować ten oto plakat, a następnie zamalować plakat w sklepie Taco. Trzeci plakat jest niedaleko, w zalewie zastoju. Można tam polecieć używając maców i ponownego otwierania lotni. Na farmie Fury macie od razu trzy plakaty. Jeden na czerwonej szopie, drugi na wielkiej chacie, a trzeci też na czerwonej szopie, ale tej mniejszej na drugim końcu miejscówki. To tylko niektóre z wielu lokacji plakatów. Oto jak malowanie Deadpoola prezentuje się w grze. Koniecznie wykonajcie te wyzwania, ponieważ aby móc odblokować skina Deadpoola za tydzień, najpierw trzeba będzie wykonać poprzednie wyzwania. To tyle z mojej strony. Zapraszam do oglądania. A to tyle z malowania. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.